było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Kiedyś przecież właśnie słowo stało się ciałem. Przyszło na świat, żeby ludzi uczłowieczyć. Słowa kryją w sobie cudowną, świętą moc stwarzania. Połączone z ludzką wolą tworzą całkowicie nową rzeczywistość. Nieustannie się nudzę, mówi Bóg, i przychodzę w nagim ciele niebowlaka. Płaczem bezsilności, łaknący ramion drugiego człowieka, bezbronny, do Ciebie podobny. I otwieram umysły na prawdy światełne, serca na pokój niebiański, dłonie na dary natury, oczy na świata cudowność, życie na innych wędrówki. Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.